Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Moi drodzy, Jezus Chrystus narodził się przez Maryję i przyszedł do nas, aby nam ogłosić dobrą nowinę, że Bóg jest miłością i że Bóg mieszka w naszych sercach. No właśnie Duch Boży do nas mówi, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Bóg mieszka w naszych sercach. Bóg miłość. Kochanie, dlaczego jest tyle ludzi wątpiących, tyle ludzi nie wierzy, tyle ludzi gubi się w życiu, kiedy Boga ma tak blisko? Kochanie, dlatego, że trzeba spojrzeć w nasze serce, w nasz umysł. I dzisiaj świat przyspiesza, coraz szybciej żyjemy, coraz więcej wydarzeń, informacji, coraz więcej emocji. I nasz umysł, nasze serce jest ciągle czymś zajęte. Jesteśmy zajęci sprawami tego świata, doczesnością i coraz bardziej wchodzimy w jakiś lęk, niepokój. I coraz bardziej, tak żyjąc, oddalamy się od prawdziwego dobra. Od Boga, od miłości, która jest głęboko w naszych sercach. Tak mało, mówię do wszystkich ludzi, tak mało spoglądamy w nasze serca. A w naszych sercach jest miłość. To jest najpiękniejszy dar i to jest najważniejsze dla każdego człowieka. Spotkać miłość, żyć miłością. Tu nie chodzi o uczucie ludzkie, chodzi o miłość, która jest wszechmogąca. Miłość, która nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie szuka poklasku. Miłość, która stworzyła ten świat. Miłość, która posłała na ten świat swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bo Bóg jest miłością. I dlatego, kochani, gubimy się w tym świecie, bo ciągle jesteśmy zajęci tą doczesnością, która bez Boga, która odrzucając prawo Boże, staje się coraz gorsza. Dlatego, kochani, prawdziwe ocalenie, prawdziwe życie jest w powrocie do źródła dobra. Możemy wrócić do naszego dobra, do naszego Boga, do miłości, która jest w naszym sercu. Dlatego dobrze jest, kochani, umieć postawić rzeczy na pierwszym miejscu, te najważniejsze, czyli miłość Boga. Umieć troszkę odpocząć. Bo my najpierw musimy odpocząć z tego pędu, z tego pośpiechu. A później zastanowić się, co jest w moim sercu, co jest w mojej głowie, jakie są myśli przechodzą, jakie emocje, co się we mnie dzieje. Popatrzeć na to, ale uświadomić sobie wielką miłość, którą Bóg ma do mnie, wielką miłość Bożą. I popatrzeć na to z miłością. I o wszystko oddawać pod krzyż Jezusa. Jezu, Ty bardziej cierpiałeś, Ty bardziej byłeś szarpany, nienawidzony niż ktokolwiek z nas. Jezu, Tobie to oddaję pod Twój krzyż. Moje myśli, moje emocje, moje pragnienia, plany nawet. Kochani, to jest taki proces, wszystko możemy oddawać. Proces refleksji. Wszystko oddawać Jezusowi. I nasze grzechy szczególnie. Pragnienie materializmu, nieczystość, jakieś nałogi. Wszystko, co mamy, oddawajmy Jezusowi. A jak jest poważny grzech, to ich spowiedzi. I kochani, oddawajmy to, a będzie cisza w naszym sercu. Jeżeli wytrwamy w tym procesie, to przychodzi cisza, przychodzi spokój. Tylko na to trzeba czasu. Miłość potrzebuje czasu. Tu nie może być pośpiechu, chaosu, byle jakości. Postawić na pierwszym miejscu miłość. Nie przegrasz. To jest najważniejsze. I po jakimś czasie w Twoim sercu zacznie pojawiać się cisza. Ukochasz tą ciszę. I w tej ciszy zobaczysz, że zaczyna miłość napełniać tą ciszę. Zobaczysz, że miłość napełnia Twoje serce. Bo w Twoim sercu jest miłość. Kochani, my tak często zapominamy o tej miłości.
Tak często żyjemy czym innym, a nie miłością. A Bóg jest miłością. Jak wytrwamy w tym, to miłość coraz bardziej rozgości się w moim i Twoim sercu. Zajaśnieje w tym sercu, w umyśle. I Twoje serce doświadczy miłości. Spocznie w miłości, która jest w Tobie. Która będzie się coraz bardziej rodzić w Twoim sercu, przenikać Cię swoją mocą. Wystarczy, że będziesz patrzeć, co tam jest w Twoim sercu, a Jezus to będzie uzdrawiał, oczyszczał, oddalał te wszystkie emocje. Jak uświadomisz sobie tą miłość Boga, poznasz tą miłość Boga Ojca, to miłość uzdrawia. Miłość uzdrawia Ciebie, Twoje emocje, serce. Uzdrawia Twoją rodzinę. Ale na to trzeba czasu. Na to trzeba pokoju, ciszy. Na to trzeba szacunku do tej osoby. Bo miłość jest, Bóg jest osobą. Trzeba szacunku do tej osoby, uszanować tą osobę, dać jej czas, żeby ona mogła w Tobie działać, żyć. Żeby nie przygniatać ciągle czymś nowym, coś jest ważniejsze od Boga. No my tak żyjemy. I miłość będzie przenikać Twoje serce i będzie Cię uzdrawiać. Będzie dawać Ci siłę, dawać Ci energię, będzie Ci dawać nowe natchnienia piękne. Uzdrowi Ciebie i Twoją rodzinę, relacje Twojej rodzinie. Uświadom sobie tą miłość, wejdź w tą miłość coraz głębiej i oddalaj od siebie wszystko, co nie jest miłością. Co nie jest miłością. Kochani, a w miłości jest mądrość. W miłości jest mądrość życia. Poznasz istotę swojego życia, cel swojego życia. I w miłości jest pokój, jest szacunek, jest dobro. Jest wszystko, co potrzebujemy. W tej miłości, którą objawia nam Jezus Chrystus. Jezus nam o tym mówi, że ta miłość jest w naszych sercach. I to jest, kochani, to jest to Królestwo Niebieskie. Królestwo Boga, Królestwo Miłości. Ono się zaczyna w naszych sercach. Jezus mówi, Królestwo Niebieskie jest w was. Od tego zaczynajmy. Nie szukajmy go poza nami. Głęboko w nas. Od tego się zaczyna. Jeżeli w moim i Twoim sercu będzie królowała miłość, no to już ten kawałek świata zmienimy. To już się ten kawałek świata zmieni. Jak nas będzie więcej, no to już więcej się zmieni w świecie. I On, Jezus Chrystus, chrzcić was będzie Duchem Świętym. Chrzcić was będzie, a Duch Święty jest miłością. Jesteśmy, kochani, ochrzczeni, ale trzeba, żebyśmy byli ochrzczeni jeszcze w miłości. Przepełnieni miłością. Żebyśmy byli świadkami miłości. Miłości Boga. Miłości Bożej. Świadkami Boga, który jest miłością. I to jest nasze powołanie. I tego nie ma końca, bo w niebie króluje miłość też. I Bóg nam to objawia. Jezus Chrystus nam to przyszedł objawić. Że jesteśmy do tego powołani. Miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. Miłujcie Boga całym sercem, z całej swojej mocy. Prosimy Cię, Maryjo, daj nam mądrość, abyśmy mądrze przeżywali swoje życie każdy dzień, abyśmy zawsze miłość stawali na pierwszym miejscu, stawiali, aby dawała nam moc, siłę, abyśmy o niej nie zapominali, nie oddalali jej, abyśmy dziękowali miłości za wszelkie dobro, mieli być wdzięczni, abyśmy też mówili tej miłości, kocham Cię, miłości moja, jesteś we mnie, kocham Cię. Każdy z nas jest powołany do miłości. Możemy to w sercu mówić. Nie bójmy się tego mówić. Kocham Cię, miłości moja. Święty Franciszek pięknie mówił, miłość za mało jest kochana. Miłość, którą my nosimy, miłość, którą dał nam Bóg w nasze serce. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Żyjcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie. Doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.